Maszynko! Ciul! Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już kolejny odcinek z gry Grand Theft Auto 4. I wybaczcie, że wczoraj nie było filmiku, ale wiecie, miałem ponury dzień, jeszcze ta pogoda i myśli o szkole po prostu mnie wyczerpały i po prostu nie chciało mi się nagrywać. A tak to nie chciałem na siłę sobie jeszcze wciskać nagrania, dlatego zrobiłem sobie dzień taki wolny i dzisiaj z pełnym zapałem humoru i pozytywnej energii nagram dla was odcinek z GTA 4. Gdzie tam możemy pojechać? Gdzie tak patrzę? Patrzę i myślę, że może tak pojedziemy do... O! Znowu Jimmy'ego. Dobra, mi się podoba plan. Dlatego jedziemy do pana Jimmy'ego. Sobie oczywiście stoper włączyłem, żebym nie zapomniał. Grę chyba słychać w miarę dobrze. I tam ktoś mi napisał, jeden widz, żebym sobie zmienił pozycję kamerki. No i powiem wam szczerze, że no miał rację, a ja właśnie jakby no dostosowałem się do tego. Znaczy nie tyle dostosowałem się, co przyjąłem jego jakby radę. I powiem wam szczerze, że no miał rację, bo jak ktoś chce oglądać dokładnie GTA, to musi zawsze widzieć, z jakiej broni korzystam, ile to mam kasy i tak dalej, i tak dalej. No i udostępniłem wam taką propozycję, możliwość właściwie. Znalazłem jeszcze czas, może nagram dla was krótszy odcinek, nie wiem jak to będzie właściwie, bo też wiecie, teraz za dużo czasu nie będę miał. Nie wiem, jutro chyba będę miał przeciążony czas, dlatego wiecie, możliwe, że nawet nie nagram jakiegoś odcinka. Wybaczcie, naprawdę jest rok jakby dla mnie taki szkolny, ważny. Po prostu chciałbym wykorzystać to teraz. A wiecie, że YouTube to nie jest całe moje życie, więc musicie po prostu się oswoić z tym, że właśnie teraz w takim okresie nauki będę mniej filmów wrzucał. Ale to powinno być dla was prosto i zrozumiale jasne, że każdy ma swoje życie i każdy chce go jak najlepiej wykorzystać. A to, że akurat przyszedł czas na naukę, to nie moja wina. Więc naprawdę musicie zaakceptować to. A jak komuś coś nie pasuje, to wyjazd mi z kanału. Ja nie będę się kłócił z pierwszym lepszym o to, czemu nie będę nagrywał teraz tak jak w wakacje. Wakacje się skończyły, ludzie. No przykro mi, też mi z tym nie jest najlepiej na twarzy, ale no inaczej tego nie mogę przyjąć, więc trzeba wrócić do tego, do tej codzienności, tej rutyny chodzenia, przychodzenia, nauki, nie nauki, co kto woli. Kurde, teraz nie wiem jak sobie wyjechać, bo tam jest właśnie ten most, ale chyba już widzę. Możliwe, że jeszcze słońce mi lekko kamerę przyjaśnia, ale nie zwracajcie sobie na to uwagi. Myślę, że to nie będzie jakoś wyjątkowo przeszkadzało. No Niko, wyjeżdżaj mi przez te schody! Penerze ty! Kurde. Nie umie jeździć, to jeszcze przez schody nie potrafi wyjechać. Nie denerwuj mnie, mam dzisiaj taki pozytywny dzień, że aż szczęśliwy, powiem wam szczerze. Nigdy się chyba lepiej nie czułem. Dlatego powinienem wykazywać jeszcze więcej tych pozytywnych emocji. No i jedziemy do pana Jimmy'ego na misję w garniturku, nie będę się przebierał. A kija szekst. Kuźwa! Jest! Nikuś, Nikuś, ty wiesz jak to się dla ciebie skończy. Patrz, coś sobie z pojazdem zrobił. Na szczęście jeszcze jeździ, bo zawsze kiedy już jest naprawdę na czarno rozdymiony pojazd, to już nie ruszy ani centymetra dalej. Dobra, zaraz mamy tutaj zakręt. Ale Nikuś, naprawdę, no wiem, że jest ciemno, że jest trochę deszczu, ale no to nie jest powód, żeby rozbijać się, kurczę, o jakieś pachołki. Niko, naprawdę, zastanów się, co ty robisz, zanim naprawdę źle nie skończysz.
Dobra. Już niedaleko pana Jimmy'ego Pegorino. Pamiętacie tą ostatnią misję, którą wykonałem perfekcyjnie? A myślałem, że to znowu zawalę. Dobra, jesteśmy już u niego. Ta pogoda mnie tutaj denerwuje, a u mnie jest akurat ładna, więc się pocieszam tym, że jest ładna pogoda. O! Starucha wpali faję. Jackasses, all of them, all of you. Nice talking with whatever. You have fun. Pick a swell guy to kill. Hopefully someone with a young family who really miss him. Eh. Mr. Pegorino, right? Sure. Sobie drzemał. Boss! Też tak lubię. Dzień dobry, dzień dobry. Jak się ten wydar, boss! Znowu oni? Kurde. Ja bym się nie wyruchał, chłopie. Mhm. No, spoko. Make sure you hit the Pavanos real hard. Ta, kapisz, ta. Kapisz. Thank you. Kapisz. Dobra, a teraz idź na tą misję. Udaj. A pojazd mi nie zostawili. O, jest! Dobra, przepraszam. Zwracam honor. A, proszę, to jest bryczka. PMP 600. No i znowu teraz nie będziecie chyba widzieli modelu pojazdu. Coś tak czuję, że tak będzie się czepiać, ale zrobiłem dla nas wyjątek i właśnie dlatego zmieniłem pozycję mojej kamerki. Dobra, bo czytałem w komentarzu, ja czy przeczytam komentarze, to ja jestem na bieżąco, co tam moi widzowie oczekują ode mnie, jakieś rady, odpowiedzi, czegokolwiek. Mam chyba wrażenie, że znowu jeżdżę tą samą drogą, co jechałem na poprzednią misję, ale chyba mi się tylko wydaje. Tak mi się wydaje, oczywiście, nie mówię. No, no dobra, to jest bajna droga. Chyba. Widzicie? I już zgubiłem. Mam fioła na punkcie tego... No nie, to jest ta sama droga. A co, to my znowu tam jedziemy? Nie wiem, naprawdę nie wiem, mam problem. A nie, skręcamy, no to dobrze, to już jest inny kierunek misji. Na całe szczęście. I tak jak mówię, może teraz będę robił krótsze odcinki, żebym się nie musiał przemęczać. Bo wiecie, ja też chcę sobie trochę odpocząć po całym dniu w szkole i wiecie. No suwaj się pan! Kretyn totalny. Dobra, jesteśmy na miejscu. W ogóle... zrezygnowałem z jednej serii, mianowicie z gry Risen. Przykro mi bardzo, ale stwierdziłem, że się niepotrzebnie obciążyłem. Czekajcie. Aha, czyli teraz będziemy ich śledzić. No czemu kurde w drugą stronę? No ja nie mogę. No i sobie tylko utrudniłem sprawę. Dobra, jedziemy, gonimy pan... Pawianosów, o, pawianosy. Będę ich nazywał pawianosami. Pawimi nosami, kurde. Dobra, gonimy frajerków. Czyli my mamy ich gonić, nie zabijać, żebyście się nie pomyliły, bo ostatnio się myliłem i 5 razy failowałem. Ludzie, jak wy jeździcie? Dobra. Co? Oni tam przez te schody wjechali? Czy jak? Bo ja nie wiem. A tam pojechali cwaniaki. Jeżdżam na skróty. Dobra, widać, że już sobie znaleźli drogę, którą sobie będą przejeżdżać. Ty,
Rozjechali strażaka, kurde. Dobrze są, dobrze. Jaki kretyn. Dobra, gonimy dalej, gonimy. Mamy ich nie zabijać, tylko gonić. Chyba. Chociaż mam wątpliwości, powiem wam szczerze. O, dobra. Oh fuck. Fuck! Dobra. Teraz mamy problem. Dobra. Bieremy kałacha, bieremy kałacha i wybijamy to gówno. Kuźwa, jeszcze ty! Fakaj się, gliniarzu. No ja pieprzę, trzy gwiazdki, chyba was jaja spędzą. No ja pieprzę, co ja sobie robię z moim życiem? No chyba naprawdę sobie żartujecie. Zajebiście, kurde. Jeszcze gliny, to już w ogóle masakra. No nie, utrudniłem sobie życie, serio. Jeszcze helikopter. Kurde, z kosmosu pewnie też. Oj, gliny, doigracie się, mówię wam. Co? Tu też? Noż. A, tam jest jeden z tych wrogów. No i... O, w mordę, o, w mordę! Ja zginę, coś czuję, że zginę. Najpierw to ja będę tym... O, w mordę. Najpierw to ja będę musiał gliniarzom spieprzyć. Coś tak się obawiam. Ja pierdal. Co? Co ja powiedziałem? Ja pierdal? Pff, dobra, to nawet nie miało sensu. Ale no nie! Gliny. Najgorsza, kurczę, rzecz. Gliny. Najpierw to ja muszę im spieprzyć. Taki będzie najlepszy sposób, najłatwiejszy. Zaraz się zajmę moim zagrożeniem. Dobra. Uciekłem już tym glinom. I myślę, że już mnie nie będą męczyć. Dobra. Oh yeah. Dobra. Teraz musimy zabić tych durniów. Kurde, ale mamy ledwie co życia. No nie wyrobię. Tylko ktoś we mnie strzeli i kończę. Kończę z moim żywotem nędznym. Dlatego muszę się dobrze... O, może ze snajpery. Właśnie, mam jeszcze snajperkę. Tak, no to przecież mogę ich ze snajperki powybijać. To tylko chyba dwóch, czy tam trzech. Ale teraz muszę uważać, żeby naprawdę źle nie skończyć, bo to będzie dla mnie koniec. Kurde, ale gdzie oni u diabła są? Muszę dalej biec. No jeszcze Niko się wyczerpał. Super. Ale to chyba jakoś ustanie. Teraz muszę wybić tą trójkę. Tak, nie dwójkę, a trójkę. Tego tylko mi jeszcze brakowało. Ale teraz mi się jakoś uda. Ja muszę tylko w to teraz uwierzyć. Kurde, już 15 minut minęło. Widzicie, czas szybko leci. Też się nie spodziewałem. Dobra. Teraz muszę naprawdę... Skupienie 100% i zabić tą trójeczkę, bo oni mi wiszą teraz na włosku. O, jest tam jakieś przejście. Sobie pójdę skrótem. Żebym sobie tylko nie utrudniał. Bardziej. I zaraz będziemy... Czekajcie, musimy odpocząć lekko. Ale chyba mam wrażenie, że jeden mi spieprzył. O. Czekajcie. Jeden to chyba mi nawet ucieka.
powiem wam szczerze. Dobra, w dupie już to mam. Chcę tylko tam dojechać, wybić to gówno i mieć to już z głowy, dobra. Za snajpery, za snajpery. Pamiętaj, Niko, snajpera. Czekaj, jakoś to trzeba naprawdę zrobić. O, dobra. Jednego headshota strzelić. Cholera. Ach, ładnie. Ciul! Teraz jeszcze gliniarze. Dobra. Wal się, gliniarzu! Fuck off! Teraz znowu spieprzać. Zajebiście trudna misja, naprawdę. Gdyby tylko gliniarzy na tym świecie zasranym nie było, to bym sobie dawał radę, ale no widzicie. Jak trzeba, kurczę, z tymi gliniarzami żyć, to widzicie, jakie są teraz potem tego skutki. Kuźwa, jeszcze mi ktoś pod drogę włazi. Znikać mi, gliny, dziękuję. Teraz mogę zesnajpić kolejnego. Sorry. Sorry. Kto do mnie dzwoni? Nie mam czasu. Nagrywam. Dobra, i jeszcze jeden, jeszcze jeden. Gdzieś sobie tak podjechać bezpiecznie i wybić snajperką ostatnie zagrożenie, przedostatnie, bo jeszcze mam jedno do wybicia. Więc dla mnie to nie jest już ostatnie. Kurde, ale gliniarze tam są cały czas. To jest chyba ten typo. O ile się nie mylę. A zresztą trzeba to sprawdzić. Gdzie? Kuźwa. Wykrył. Wyczuł mnie nawet. A nie wykrył. No chodź tu, cholero! O, jest, jest. Dobra, poszło. Kuźwa, znowu gliny. Po raz trzeci. Oj, ja wam tego nie daruję. Mówię wam, nie daruję wam tego. Ja ledwie z tej misji wyjdę żywy. Teraz jeszcze ofiaro losu ukradnij pojazd. Ja pierdacza. Dobra, myślę, że jakoś spieprzę piechotą gliniarzy. Gliniarzom, przepraszam. Dobra, uciekam im, powoli uciekam. Ale widać, że gliny też nie odpuszczają. Dobra. Teraz bym przydał się pojazd. No spokojnie, ja cię nie chcę zabić, idioto. Chcę tylko zniszczyć zagrożenie. I jeszcze jeden ze snajperki mi tylko został. Dobra, bier ten pojazd. Zabijaj to gówniane zagrożenie. I kończ ten odcinek, bo ja już więcej nie będę nagrywał. Znaczy dłużej, przepraszam. Nie chcę już potem dłużej nagrywać, więc... Po prostu sobie odpuszczę. Ale chyba ktoś jeszcze ucieka cały czas do tej pory. No, ucieka jak nic. Więc będę musiał dogonić frajera, który spieprza mi z drogi. Kurde, skręca mi porządnie w tą i w tamtą. Czekajcie, skrótem sobie tak podjadę. Ale ciul mi ucieka. Ciul chce mi uciec. A ja mu nie pozwolę. Ja muszę zabić każdego, kto mi staje na... Okej. Okay. Z tego wyszedłem cały, Lusieńko. Że co? Jaki kurde... Okej, okay, jestem już po cięciu. I teraz wybijamy dwóch ostatnich ludzi. Pawanoc. Ciul w nos. I jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Możesz tak z kałasznikowa podejdę. Oh yeah!
Duma Pegorino. Co? Aha, to był zapis, a to była zemsta. Dobra, zakończymy już tu krótki 20-minutowy odcinek. Myślę, że wam się spodobał. A jeśli tak, to nie zapomnijcie mu ocenić. Zaraz tutaj skończę dalej mówić. Na pewnie. Dobra. No to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować, jeśli tutaj z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio. I trzymajcie się do następnych odcinków. Na razie.